Witam w kolejnym materiale wideo. Lecimy teraz za questem skrzynka numer 37. Odszukaj zaginione maski gazowe. No tak się składa, że ja te skrzyneczki, maski gazowe znalazłem w tym oto plecaku. Pusty plecak, nic tam nie znaleźliśmy. No i mamy znaleźć złodzieja. Złodziej leży tam. No widzimy, tak może jakoś ekranem pokręcę. Troszkę go tam powyginało. Więc podchodzimy do studni i studnia jest niemal wyschnięta, na dnie leżą czyjeś zwłoki. Dookoła nie widać śladów walki. Przy jednej ze ścianek studni widać obłupane kamienie. Prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ktoś usiadł lub oparł się o studnię i spadł na jej dno. No cóż, bardzo przykro. Opowiedz tajemniczemu mężczyźnie o swoim odkryciu. Między innymi chodzi tutaj o Mariego, którego spotkaliśmy w magazynie. Nie będziemy na razie tam wracali, pójdziemy za innymi questami. Po drodze mamy tak, jakiś quest Uzeusa. Mógłbym tam zahaczyć, zobaczyć co on ma nam do powiedzenia. Jednak zależy mi w tym odcinku pokazać coś innego. Może troszkę walki, więc tak. Pójdziemy... Wróć do majora Watkinsa i zdaj mu relację z wydarzeń w osadzie. Tego nie możemy wykonać, ponieważ podążaj za tropem mordercy, ten quest jest tu. Aktualnie jest jeszcze niemożliwy do wykonania. Prawdopodobnie niedługo będzie to możliwe. Ten quest jeszcze też nie jest dostępny, no do Zeusa możemy podejść. Jednak najbardziej zależy mi na zabiciu kulawego Joe. To się zdaje jest quest wylęgarnia potworów. Zabić mutanty, porozmawiać z Kolzakiem na temat maski. No i zabić kulawego Joe. No okej, czyli pójdziemy sobie tak. Najpierw pogadamy na temat maski gazowej. Prawdopodobnie nam się przyda w tym queście. A dopiero później pójdziemy na kulawego Joe. I z tego co słyszałem, ten ziomek jest bardzo trudny w zabiciu. No i potrzeba zebrać jakąś ekipę. Podobno jest to taki potworek dosyć sporych rozmiarów, więc ja postaram się pogadać z kilkoma ludźmi i być może za momencik zbiorę ekipę, która pomoże mi w zabiciu. A na razie wracamy do Mariego. Jesteśmy już w warehouse, biegniemy do Mariego. W sumie ten magazyn fajnie został tutaj zbudowany, bardzo mi się podoba. Są wózeczki widłowe, każdy ciężko pracuje. Podbiegamy już do Mariego, mamy opowiedzieć mu o swoim odkryciu. Prawdopodobnie się dowiemy, że to on jest sprawcą tego czynu. No, chociaż jest całkiem tajemniczy, no i troszkę na haju ten ziomek, więc zobaczymy. Mew, przepraszam, nie Mari. Nie wiem czemu Mari mi się jakoś tak... No widzicie, takie oczy upadnięte plus otwarta japa. Znalazłem zaginione maski i... Prawdopodobnie sprawcy całego zamieszania martwego. Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Złodziej postawił plecak przy studni, chciał zaczerpnąć wodę, ale najwidoczniej osunęły się kamienie przy ścianie, no i spadł na dno. Musiał złamać sobie kark. No przykro. Czy znałeś tego człowieka? Po prostu głośno myśli. Okej, udało ci się odzyskać zaginiony towar i przy okazji, jakkolwiek to nie wyglądało, dorwałeś złodzieja. Brawo. No i mamy zdać raport Kozlakowi, kurde, nie wiem. Znalazłem notatkę. Zerka na notatkę, wyciąga z kieszeni zapalniczkę i podpala strzęp papieru. Nie ma co zawracać sobie tym głowy. O nic nie pytaj, najemniku. Okej, jest strasznie tajemniczym ziomkiem. No, mi się wydaje, że on jest zamieszany w całe to zabójstwo. Pewnie dorwał złodzieja i go tam zabił, ale nie chciał być w to bardziej zamieszany, więc zlecił quest jakiemuś najemnikowi. Ciężko powiedzieć. Podchodzimy do naszego koksa. Jeśli chodzi o zaginiony towar, to go odzyskałem. Oto skradzione maski. Wszystko się zgadza, tak. No i teraz tak. Zająłem się nim, nigdy już więcej nie zostanie... Nic już nie ukradnie. Dorwałem go przy wyschniętej studni na południe stąd. Miał przy sobie plecak wypchany maskami. Wrzuciłem go do studni. Kłamać czy nie kłamać? Musiał się potknąć. Nie będziemy kłamać. Wyślę kilku chłopaków po jego ścierwo. Zobaczymy co to za jeden. Zasłużyłeś na pochwałę i nagrodę. Oto maska dla ciebie. Polecam się na przyszłość. Nie wiem jak ma na imię. To musi być jakaś ważna szycha, którą przysłali tu z dołu. Myślę, że zamieszany w kradzież towaru. Niemożliwe, przecież sam widziałem jego papiery. Musiało ci się coś pomylić. Okej, czyli ta szycha jest ogólnie chroniona. No i nie damy rady jakoś go tam udupić.
Musiałem się pomylić, na razie. No dobra, czyli koniec questa. Zobaczmy sobie, czy mamy tą maskę gazową. Maska gazowa, pancerz 10. Wygląda fajnie, ale ja mam metalowy hełm. Liczyłem na to, że maska będzie nam potrzebna, żeby przetrwać w jakimś toksycznym środowisku. O, jak fajnie. Wyglądam jak prawdziwy stalker. No dobra, to skoro już mamy wykonaną opcjonalną część questa, czyli wykonać questa z maską gazową, to teraz możemy udać się do zrujnowanej fabryki, no i powalczyć z mutantami, a później ewentualnie zabić kulawego Joe. Do tego czasu postaram się poszukać kogoś z ekipy, być może spotkamy się już na miejscu. Mamy już tutaj kolegę, jesteśmy w magazynie. XYZ XXX to kolega o pseudonimie Klusek. Podchodzimy już coraz bliżej do ziomeczka, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Najpierw wypadałoby pozabijać też troszkę mutantów, ale o cholera, jestem bykol. Ja pierdzielę, mam nadzieję, że dam radę go zabić. To jest Limp Joe. Dobra, ciśniemy go. Fak, 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 fak. Ale byczy. Zbyt szybko się porusza. On tam stara się z łuku go odciągnąć, ja tu go będę twardo bił. Tu far away, już mi się skończyła energia. Spróbujemy lepszą bronią. Ciekierką strażacką. Dawać go. Troszkę jest zlagowany. Myślę, że to poprawią. Dobra, najpierw mutanta ubijemy. Dawać go. Mutant padł, więc teraz lecimy za kulawym Joe. No niestety. Widzicie, jak to wygląda. To przypominam, jest cały czas wersja alfa. Stąd też te bugi. Swoją drogą niezły z wyrol. Byczy drań. Gdyby go tak nie teleportowało, byłoby świetnie. Cholera, już mu się życie zregenerowało. Gościu jest zbyt potężny. Trzeba go cały czas bić, ale jak widzimy, te hapsy przed chwilą miał mniej więcej tyle samo co teraz. A już mu się zregenerowała całość. Cholera, i przyrżnął mi dwa ciosy. Teraz musimy się podleczyć. Jest w pierwszej pomocy. A tu by się przydały ze trzy osoby, naprawdę. Może we dwójkę być ciężko. Jest już połowa hapsów. Cholera, cholera, uciekać! Dwa razy apteczki, nawet trzy. Trzeba mutanta ubić. No i tyle z tej roboty. Gościu się, kurde, zregenerował znowu. O nie. To będzie ciężkie. No nie, no chyba nie dam rady go zabić. Tam już widzimy, chyba nasz kolega padł. Nawet nie zdążyłem ogarnąć, gdzie on się podział. Czy uciekł, czy padł, czy co się z nim stało. No przyznam szczerze, że nie ciekawie. Musimy sobie darować walkę z Joe. Podejdziemy do niego następnym razem.
Jak tylko zbiorę większą ekipę. We dwójkę jest za ciężko. To musi być znacznie większy DPS. Myślę, że trzy osoby to jest takie minimum, przy czym trzy dobrze rozbudowane osoby. Ewentualnie nawet w czwórkę, piątkę. Tak, żeby każdy odciągał przeciwnika i reszta biła go. No bo jak widzicie, szybko mu się zregenerowały punkty życia. No dobra, ja go postaram się ominąć i zobaczymy co za chwilę. No dobra, już sobie darował, czy będzie mnie gonił tak do końca życia? Co za typ? Nie no, kulawy Joe chyba nie odpuści. Więc tak. Najpierw postaram się wykonać questa. Czyli zabić te 5 jeszcze dodatkowych. O, coś się z nim stało. No, coś go zrespiło. Dobra, uciekamy od niego. Postaram się zabić mutantów. Ile nam zostało? 5 mutantów tylko do zabicia. To nie jest dużo. Joe gdzieś tam dyma za nami. Dawać go. Zmienię sobie broń. Nie chcę zużyć mojej strażackiej siekiery. Ona mi się przyda na bandytów. Słyszę go? Nie. Joe gdzieś tam poszedł daleko. Albo się zrespił w magazynie. Póki go nie ma, szybko biegnę do magazynu i zobaczę, co tu jest w skrzyneczkach. Szybko, może coś ciekawego znajdziemy. Poza tymi mutantami. Może będzie jakaś wojskowa skrzynia. Zobaczmy sobie. Tutaj medykamenty. To się zawsze przyda. Bandaże, nie bandaże. I tak już kilka skrzynek musieliśmy, kilka apteczek użyć. Srebro, zwierzęca krew, to się nie przyda. Kibelku, stare szmaty. Staram się szybko tu przeskoczyć, zanim on wróci powrotem do magazynu. Mam nadzieję, że znajdę wojskową skrzynkę. A, jeszcze czterech mutantów. Cholerka, apteczkę. Na maksa życie. Jeszcze jeden mutant. Mimo wszystko mam bardzo dobry ekwipunek. Sporo pancerza, bo aż 90. Licząc, jakbym używał, no może teraz właśnie użyjemy, z broni wziąłbym tarczę policyjną i mam dzięki temu 130 pancerza i od kolegi dostałem nie gazrurkę, tylko najeżoną buławę, 13 do 20 damage'a. Niestety nie jestem wyskillowany w broni jednoręcznej, więc nie będę zadawał dobrego damage'u, ale na pewno oni mi będą zadawali znacznie mniej. 4-9. Jak widać, pancerz jest bardzo istotny w tej grze. Szukam skrzynki wojskowej, no nie ma. Jeszcze jeden mutant do ubicia. No, troszkę zlagowało, widzę. Może gdzieś do góry coś znajdę. Jest, goni nas mutant. Ale słaby damage mu zadaje. Ekspercki od razu zestaw pierwszej pomocy. Nie, wydaje mi się, że ostro ping podskoczył w górę i możliwy będzie teraz jakiś restart serwera. Dlatego ja postaram się odbiec kawałek, tam kolega wraca. Mimo wszystko to jest na takim wysokim pingu, więc dla bezpieczeństwa swojego odbiegnę kawałek i wrócę, jak tylko się ustabilizuje sytuacja. Prawdopodobnie, mówię, jest to restart serwera, wprowadzane są poprawki, stąd taki skok. Sytuacja z pingiem się ustabilizowała. Tutaj kolega nas wyzywa na pojedynek. Przyjmijmy. PvP nie jest dozwolone. Czy ja przyjąłem wezwanie do pojedynku? Przyjmij. Dobra, bijemy go. Critical 17. On nam mało bije. Oj! Pozamiatał nas. Zdecydowanie ma lepszą broń dwuręczną. Mamy tutaj. Kurde, jakiś ma fajny topór. Nie wiem, co to za toporek, ale pewnie ma dobry damage. Ogólnie, jak widzicie, no,
Kulawego Joe jesteśmy w stanie zabić, tyle że potrzebujemy znacznie większej ekipy. Większość graczy, która biega na tym terenie, mają pierwszy poziom, bo tam drugi, i nie mają zbyt dobrego ekwipunku, więc nic ciekawego nie jesteśmy w stanie zrobić. No, dobra, to ja postaram się zabić jeszcze jednego mutanta i będziemy wracali do wykonania questa, ewentualnie do wspierania tutaj ziomeczków. Nie wiem, czy oddawać tego questa, jeżeli nie zabiłem kulawego Joe. Myślę, że może być z tego spory profit, więc z oddaniem questa poczekam i skupię się na próbie zabicia naszego misiaczka. No niestety, nie udało się zabić kulawego Joe. On sobie grasuje nadal w tym zatoksycznionym magazynie. Co się okazało? Wchodząc w pancerz mamy maskę gazową i jak widać jej wytrzymałość spada. Więc troszkę zrypałem, bo teraz nie będę miał maski gazowej na kolejną próbę zabicia kulawego Joe. Więc jedyne co mi pozostaje, to znaleźć lepszą ekipę. Myślę tak, 4-5 osób. No i żeby któryś z nich wyciągnął tego mini bossa z wnętrza magazynu na zewnątrz, no i żebym mógł podejść do walki bez spędzania czasu w tej toksycznej chmurze. Zdjąłem sobie maskę z ciekawości, żeby zobaczyć, i faktycznie co chwilę zadaje nam po 4 damage'a z okazji zatrucia. No więc jeszcze chciałem wam pokazać jedną rzecz, skoro już nie udało nam się tutaj pokonać bossa, to chciałbym troszkę sobie pofarmić na bandytach jakiś lepszy ekwipunek, więc przechodzimy na mapę świata i udajemy się do Yumy. Tam też znajdują się bandyci, no i silniejsze rodzaje mobków. Jesteśmy w rejonie, który nazywa się Yuma. Jest to taka, widzicie, no, pustynia. Jest tu sporo bandytów, w szczególności przy takich miejscach jak te osiedle zbudowane z kontenerów, tutaj magazyny, jeden olbrzymi magazyn, gdzie roi się od bandytów, bądź też na torach możemy ich spotkać w tym miejscu i prawdopodobnie w tym, chociaż na tej wschodniej części, powiedzmy, torów, to jeszcze nie byłem, nie wiem co tam jest. Udamy się teraz do tych magazynów na północno-wschodniej części i postaramy się pozabijać kilkoro bandytów. Być może zahaczymy również o jakieś pole namiotowe. Zdaje się, że one jest w tej pozycji na mapie, bądź też gdzieś tu. Wiem, że tam można znaleźć skrzynki wojskowe, a tak się składa, że ja w ekwipunku mam klucz do skrzyni wojskowej. No i z skrzynek wojskowych możemy wydropić całkiem dobre EQ, które przyda się na walkę z Joe. Tak więc biegniemy sobie teraz w stronę magazynów. No i są pierwsi bandyci. Już słychać ich takie całkiem świetne odzywki. Więc dobra, postaramy się pozabijać kilkoro. Ale ścina. Możemy się bronić tarczą. I co my tu mamy? Portfel spodnie łupieżce. No zbieramy na razie tylko hajs. Tego pana, który znajduje się tam przed nami, z kapeluszem, postaramy się unikać, ponieważ oni mają pistolecik i muszę szybko do niego podbiec i go zmasakrować. Tarca, widzę, pomaga. Zero damage'a. Tylko trzeba się co chwilę bronić. No nie wiedziałem, że tarcze są takie dobre. Kurczę, to źle w sumie, że w walkę... Gdzie mamy walkę? Szkoda właśnie, że poszedłem w broń dwuręczną. Gdybym wiedział, to od początku starałbym się iść w broń jednoręczną. Słyszę, że troszkę za głośno są te odzywki tych ziomków, więc ściszymy lekko. I podejdziemy do tego bandyty. No, dawać go. Widzicie, zadaje spory damage. 3-6, 0-3. No, dawaj, chodź tu. Warto ich zabijać, bo oni powinni mieć przy sobie... No, gdzie są jego zwłoki? Tu, podnieś. Ma amunicję, no i pistolecik. Pistolecik mamy, więc nie będę podnosił. Głównie mi zależy na amunicji. Pozbierać sobie sporo tego towaru i później mieć na jakichś silniejszych przeciwników. Kolejny nas tu atakuje.
No dawaj go. Krytyk minus 20, 15. No słaby damage mu zadaje. No ale nie mam skilla w walce bronią jednoręczną. O proszę, klucz do skrzyni wojskowej. Mam już dwa kluczyki, a to dobra wiadomość. Momencik. Przedmioty jadalne. Trzeba sobie troszkę zregenerować hapeków. Niech będą słabe bandaże, zużyjemy dwa. No i tyle. Gdzie jest jeszcze ziomeczek ze strzelbą? No nie widzę. Tu jest jakaś skrzyneczka, więc otworzymy. Dawaj, wal. Jeden cios, obrona, cios, obrona, cios, obrona, cios. No i kurde, tarcza jest świetna. Zero hapsów mi zadał. Podnieś. Ludzka krew, no nie, mnie interesuje hajs. Podejdziemy do skrzyneczki, zobaczymy, co tu jest. Amunicja, metalowe śmieci. No na razie nie potrzebuję tego typu rzeczy. Nie chcę mi się bawić w crafting. Natomiast ciśniemy za bandytami tego typu. No nie uciekaj mi się. Chodź tu. Dawać go. Obrona. Dawać go. Obrona. Cholera, za szybko ucieka. Dawać go. Chyba jeszcze jeden ziomek mi strzela. Nie, mi się zdawało. Co my tu mamy? Amunicja i portfel. Spodnie niepotrzebnie podniosłem. Zregenerujemy sobie znowu życie z wyhaconym bandażem. Razy dwa. Spróbujemy wejść do magazynu. Nie wiem, czy tam jest coś ciekawego. Tu jest jakiś Batman w ogóle. Co to za koksu? Bandit Leader 2. Chodź tu, misiek. Chodź, 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 chodź. Zobaczymy, co ty masz. A, no dawaj, dawaj. A, nie był taki silny. Mam wrażenie, że był słabszy niż te ziomki z pistoletem. Próbujemy zobaczyć, czy ma jakiś loot. Klucz do skrzyni wojskowej. Mamy już trzy klucze. Teraz tylko znaleźć skrzynie wojskowe. Być może znajdują się gdzieś tutaj, w tym magazynie. Myślę, że już bym zauważył z takiej odległości. To jest dosyć specyficzna skrzynka. Zielona, niska. Spróbuję je poszukać też w tych namiotach, co wspominałem wcześniej. Ale zajrzyjmy sobie jeszcze do tego magazynu. One często są pochowane. Dawać go. O, i strzelają do mnie. Chyba zza ściany. No to powinno zostać naprawione. Żeby nie mogli nam zadawać damage'u spoza ściany. Dawać go, dawaj amunicję. Dobra, 12 expa. Tu następny podbiega. Chodź tu. A nic, źle nacisnąłem. Obrona. Cios za cios. Jest amunicja i portfel. Jakieś trucizny miał przy sobie, inne śmieci. No dobra, kilku ich pozabijałem. Troszkę amunicji zebrałem. Zobaczmy, ile mam. Na samej górze 23. To nie jest jakoś super dużo. No ale mimo wszystko przyda się na zapas. Zmierzamy w kierunku tych oto namiotów. Jest radrat. No one są prościutkie, łatwo je zabić. Okej, rozejrzyjmy się. Jest to, czego szukałem. Skrzynia wojskowa. Otwórzmy ją sobie. Momencik, bo mi interakcję zgubiło. Jest interakcja. Plastikowa skrzynia wojskowa. Otwórz. Mamy zardzewiały AK-47 i amunicję do akacza. Coś dobrego. Od razu pozwolę sobie przetestować tą broń. Ja lubię testować nowe przedmioty. Jest zardzewiały AK. O, proszę. Wygląda super. Ile mam strzałów? Mam tylko 6 amunicji, więc też nie poszalejemy. No, ale postaram się wam pokazać, jak to wygląda. Jest radrat. Chodź tu, misiek. No, całkiem przyjemnie się strzela. Mięsa nie będziemy zbierali. No, skoro już mam te AK-47, no to zużyję, nie? No, bo co się będę...
No i niestety, brak amunicji, już nie poszalejemy. Ile waży? No 15 chyba kilogramów. No chociaż to nie będzie w kilogramach, nie no, tyle nie waży broń. 15 wagi, 15 jednostek wagowych, nie wiem. Wracamy do tarczy policyjnej, tak, odłożymy sobie AK, bierzemy tarczę policyjną i najeżoną buławę. Jak widać właśnie w tych skrzynkach wojskowych możemy znaleźć całkiem dobry towar. No, musiałbym się porozglądać po terenach, poszukać czegoś lepszego. Najbardziej mnie interesuje lepszy pancerz. W tym wypadku z najgorszych przedmiotów to mam hełm, metalowy hełm. Myślę, że jakby był jakiś policyjny, to miałby pancerz w granicach 30. To jest bardzo dużo i zdecydowanie zmniejsza damage, jaki mi zadają przeciwnicy. No ale niestety nie jestem w stanie też skraftować czegoś lepszego, więc muszę się zdać na zbieractwo. Poubijamy jeszcze ziomeczków, no i tutaj mamy plastikową skrzynię medyczną. Zobaczmy sobie, jaki mam poziom. 7, no i niedługo wbijemy poziom 8, więc ja będę kończył ten odcinek. W międzyczasie wrócę na pozycję z bandytami i troszkę sobie po expie. No to takie walki pozostawię Wam poza materiałami wideo, bo będę tam siedział pewnie jeszcze z pół godziny albo godzinę i ciągle zabijał i zbierał z nich loot. Tak więc zapraszam Was do kolejnych materiałów wideo. Na razie.